Tutaj mamy szansę, dzięki Omenie i zaangażowaniu, no, miłości, wielkiemu sercu, zbudować szkołę w Ghanie. I to jest, uważam, wspaniała rzecz. Te dzieci będą miały jakiś nowy krok i nowe otwarcie w życiu. Dzięki temu, że będą mogły się uczyć, mieć coraz większą świadomość i zwalczyć o siebie w życiu. Omeno, trudno ci było namówić Justynę? Właśnie to jest najbardziej niesamowite, ja to zawsze powtarzam, że do kogokolwiek nie zadzwoniłam tak naprawdę, spotkała się ta inicjatywa z ogromnym poparciem. Ja myślę, że z kilku powodów, właśnie tego, że te kobiety, które wybrałam, są wszystkie są mamami i rozumieją, jak ważna jest edukacja, są wrażliwe na to, że osobom w różnych częściach świata różnie się żyje, czasami o wiele gorzej niż tutaj. My tak naprawdę żyjemy naprawdę w cudownym kraju. I dla tych, którzy choć trochę podróżowali po świecie i widzieli różne rzeczy, to jest taka też misja, żeby powiedzieć, że u nas naprawdę jest okej, więc jeśli możemy, pomagajmy też właśnie w innych częściach świata. Więc bardzo się cieszę, że Justyna zgodziła się wziąć w ogóle udział w tej inicjatywie. Jest to w sumie jedna z chyba pierwszych takich inicjatyw, kiedy mamy tyle gwiazd, tylu projektantów i egzotyczne kierunki, a wszystko po to, żeby powstały wyjątkowe zdjęcia. Mi chodziło o to, żeby połączyć modę, wspaniałe kobiety, wspaniałą przestrzeń gdzieś tam na świecie i pokazać też przez ten projekt, że można pomagać również w innych częściach świata, niekoniecznie właśnie skupiając się na tych sprawach tutaj naszych też lokalnych. Można to zrobić z rozmachem trochę, żeby dać też tym ludziom, a tym, co chcemy dać, jest ten właśnie kalendarz, który powstanie. No i będziemy licytować też oczywiście suknie naszych projektantów, więc tak, liczę, że to się... Bardzo liczymy na Państwa i na to, że będziecie te kalendarze wieszać u siebie w domu, że znajdą się kobiety, które będą chciały mieć właśnie te piękne suknie zaprojektowane na ten wyjątkowy i szczytny cel. Czekamy na Was, czekamy na piękne zdjęcia, tak. No i na to, że otworzycie serduszko. Trzymajcie kciuki. I trzymajcie za nas kciuki. Dziękujemy bardzo.